Emocjonalna dojrzałość to fundament zdrowego związku. Jest to umiejętność, która pozwala partnerom szanować siebie nawzajem, wspierać się i efektywnie rozwiązywać konflikty. Mężczyzna dojrzały emocjonalnie potrafi zrozumieć i wyrażać swoje uczucia, budować bezpieczną i stabilną relację. Niestety, nie wszyscy osiągają ten etap rozwoju emocjonalnego. Emocjonalna niedojrzałość objawia się na różne sposoby, od trudności w komunikacji po niezdolność do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. W tej wypowiedzi przyjrzymy się cechom, które mogą wskazywać na emocjonalnie niedojrzałego mężczyznę, oraz omówimy, jak takie zachowanie wpływa na związek. Poznasz też przykłady sytuacji, które mogą pomóc rozpoznać te cechy, oraz konkretne porady, jak pracować nad takimi trudnościami. Jednym z głównych sygnałów emocjonalnej niedojrzałości jest unikanie odpowiedzialności. Taki mężczyzna może unikać przyznania się do błędu, co w dłuższej perspektywie prowadzi do ciągłych konfliktów. Często nie podejmuje decyzji, a gdy już to zrobi, zrzuca winę na innych w przypadku niepowodzenia. Unikanie odpowiedzialności wiąże się także z brakiem stabilności w życiu zawodowym lub osobistym, ponieważ osoba taka często oczekuje, że to inni przejmą kontrolę nad sytuacją. W związku może to wyglądać tak, że kiedy pojawiają się trudności, na przykład związane z finansami lub organizacją codziennych obowiązków, partner unika podjęcia działań. Może mówić: to nie moja wina, że mamy problemy finansowe, to ty wydajesz za dużo. W takich sytuacjach nie chce podjąć rozmowy na temat wspólnego planowania budżetu, co sprawia, że partnerka czuje się osamotniona i obciążona odpowiedzialnością za cały związek. Emocjonalna niedojrzałość często objawia się brakiem umiejętności wyrażania swoich uczuć. Osoba taka może unikać mówienia o emocjach, zamiast tego tłumiąc je lub w ogóle ignorując. Taki mężczyzna może wydawać się zamknięty, niechętny do dzielenia się swoimi przeżyciami i uczuciami. Taka postawa prowadzi do problemów w zrozumieniu wzajemnych potrzeb oraz braku bliskości. W momencie konfliktu mężczyzna zamyka się w sobie, wychodzi z pokoju lub zaczyna ignorować partnerkę. Może też przejść w tryb defensywny, mówiąc: nic się nie dzieje, lub dlaczego zawsze musisz o wszystkim rozmawiać. Dla partnerki może być to frustrujące, ponieważ brak rozmowy o emocjach uniemożliwia rozwiązanie problemów i budowanie zaufania w związku. Kolejną charakterystyczną cechą emocjonalnie niedojrzałego mężczyzny jest brak kontroli nad emocjami. Zamiast spokojnie reagować, emocjonalnie niedojrzały mężczyzna często działa impulsywnie i pochopnie. Taka osoba może nagle wybuchać gniewem, złością lub rozdrażnieniem, nie zastanawiając się nad konsekwencjami swoich działań. W trakcie kłótni o błahostkę mężczyzna może nagle wyjść z mieszkania, trzaskać drzwiami lub wyrazić swoje niezadowolenie w agresywny sposób. Takie zachowanie sprawia, że konflikt, zamiast zostać rozwiązany, przeradza się w jeszcze większy problem. Dla partnerki jest to sygnał, że jej emocje i potrzeby nie są brane pod uwagę, co może prowadzić do obniżenia poczucia bezpieczeństwa w związku. Emocjonalnie niedojrzały mężczyzna często nie posiada umiejętności wcielenia się w sytuacje innych osób. Trudno mu zrozumieć, jak jego działania wpływają na partnerkę. Brak empatii sprawia, że osoba ta nie zwraca uwagi na emocje i potrzeby innych, co może prowadzić do wycofania się partnerki i poczucia, że jest niedoceniana. Kiedy partnerka opowiada o swoim trudnym dniu w pracy, partner może zbyć to komentarzem: przesadzasz, na pewno nie było aż tak źle, lub każdy ma ciężkie dni. Zamiast zrozumieć, co ona czuje, mężczyzna emocjonalnie niedojrzały może odwracać rozmowę na swoje sprawy lub bagatelizować uczucia partnerki. Dla kobiety jest to sygnał, że nie może liczyć na wsparcie i zrozumienie, co osłabia więź emocjonalną. Skłonność do manipulacji. Częstym zachowaniem emocjonalnie niedojrzałych mężczyzn jest manipulacja emocjami partnerki, aby uzyskać to, czego chcą. Osoby te często, zamiast otwarcie mówić o swoich potrzebach, próbują wywołać poczucie winy, smutek lub współczucie, aby wymusić określone zachowanie partnerki. Manipulacja może przybierać formę cichego traktowania, wywoływania zazdrości lub sprawiania, że partnerka czuje się winna za niepowodzenia w związku. Jeśli partner chce wyjść na spotkanie ze znajomymi, może użyć manipulacyjnego tekstu, jak: nigdy nie pozwalasz mi na nic, albo jeśli naprawdę mnie kochasz, to pozwolisz mi iść. Takie podejście sprawia, że partnerka czuje się zmuszona, aby postąpić zgodnie z jego oczekiwaniami, mimo że sama może czuć się z tym źle. Manipulacja emocjami sprawia, że związek staje się toksyczny i oparty na braku szczerości. Jak pracować nad emocjonalną niedojrzałością? Jeśli zauważysz u swojego partnera te cechy, nie oznacza to, że związek jest skazany na niepowodzenie.
Warto jednak wprowadzić strategie, które mogą pomóc w pracy nad dojrzałością emocjonalną. Podstawą zdrowego związku jest otwarta komunikacja. Warto unikać krytyki i postawić na wyrażanie swoich potrzeb w sposób spokojny i konkretny. Zamiast oceniać partnera, mów o swoich uczuciach i wpływie jego zachowań na ciebie. Na przykład, zamiast mówić i nigdy nie słuchasz, co mam do powiedzenia, możesz powiedzieć, czuję się zraniona, gdy przerywasz mi podczas rozmowy. Taka forma komunikacji pomaga unikać oskarżeń i sprzyja zrozumieniu swoich potrzeb. Oczekiwanie nagłej zmiany w zachowaniu partnera może prowadzić do frustracji. Warto zamiast tego wprowadzać drobne, codzienne zmiany. Można zachęcać do refleksji nad swoimi reakcjami lub prosić o podjęcie niewielkich kroków w stronę większej odpowiedzialności i kontroli nad emocjami. Na przykład, jeśli partner impulsywnie reaguje gniewem, można zaproponować, aby w trudnych momentach zrobił sobie kilka minut przerwy, zanim zacznie rozmowę. Praca nad empatią to ważny element rozwoju emocjonalnego. Można wspólnie z partnerem analizować sytuację, aby zrozumiał, jakiego zachowanie wpływa na ciebie. Ćwiczenie empatii, na przykład poprzez wspólne omawianie sytuacji lub filmów, może pomóc w rozwinięciu wrażliwości na emocje i potrzeby innych. Warto wypracować w związku atmosferę wsparcia, w której obie strony czują się bezpieczne i zrozumiane. Proste gesty, takie jak regularne rozmowy o swoich potrzebach czy wzajemna pomoc w trudnych momentach, mogą wzmocnić więź i zbudować stabilne, wspierające relacje. Emocjonalna niedojrzałość może prowadzić do problemów w związku, lecz nie jest to cecha niezmienna. Zrozumienie zachowań emocjonalnie niedojrzałego mężczyzny oraz wypracowanie odpowiednich strategii może pomóc zbudować zdrowsze relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Ważne jest, aby obie strony były gotowe na pracę nad sobą i otwarte na zmiany. CEO pozwoli na rozwój emocjonalny i budowanie silniejszego związku.